Witam w trzecim odcinku gry przygodowej Szepty w Mroku Statek Widmo i od razu przejdę do gameplaya. Ta gra, tak można powiedzieć, troszkę mnie wciągnęła. Jest dość ciekawie stworzona. Aha, tutaj ostatnio udało mi się zdobyć pierwsze planety, a potrzebuję nich trzy, żeby uruchomić tutaj ten stół. Udało mi się tą bibliotekę tutaj otworzyć, zaraz tam będę musiał się udać. Jak i mamy korytarz do kapitanatu. Aha, warto może zerknąć mapę, dziennik zadań. Dziennik zadań, mapa. O, tu już jestem tu. Dobra. A może do biblioteki. Jak to w bibliotece, dużo książek powinno być, życie miasta, nieszczęśliwy wypadek. To straszne, wtedy miał miejsce 16 czerwca 1855 roku. Ale tu chyba... Spalona stajnia, gdzie to wszystko się stało? To może być intrygujące. Historia tego wypadku brzmi tragicznie. Cała rodzina zmarła na wyspie. Dobra, czy mi tutaj ta informacja pomoże? Układ Słoneczny jeszcze z czasów, kiedy znano 6 planet. Aha. Ale co mi to daje tutaj w tej bibliotece? Czyżby w inwentarzu było trzeba nanieść te planety? Nie za bardzo. Układ Słoneczny. Słońce oczywiście po środku, ruch obiegowy innych planet, a tutaj mamy jakiś magnes. Aha, i będzie trzeba go oderwać. Starszy nawigacyjny używany przez marynarzy. Czy magnes najlepiej wyrwać albo zrobić żeby kryształem? Nie bardzo, figurką. Najpierw to by było drugi magnes w przeciwnej fazie, o przeciwnej polaryzacji, żeby to odczepić. Ale ten sznurek tutaj zadziałał, można pociągnąć. Proszę, co się dzieje? Mam magnes na sznurku. Tak to było trzeba rozwiązać. Wiele książek na półkach. Załoga musiała sporo czytać. No to i dobrze, no każdy się kształci. Ach, tyle książek tutaj do zbadania. Kilka książek ze znakami zodiaków. Baran, skorpion, byk. Strzelec. To też może być skutkiem. To się robi powoli rozkmina. To mi to może pomóc też w jakiejś zagadce kolejnej. Między innymi tutaj właśnie te znaki zodiaków. Tylko czy tu na pewno nie ma jeszcze czegoś? Zdobyłem, co zdobyłem? A, kolejne planety, dobra. Tu jakiś pomnik, kolejna. Jedna już jest złożona, rozgwiazda, ja mam drugą. I prawdopodobnie będzie trzeba przyczepić trzecią osobę. Jakiś pajączek mi lata. Co to jest? Rozhuśtać go? A czy to mi coś daje? I tu by musiała być jeszcze jedna rozgwiazda, mam książki. Coś tu było z rączką. Czyli tu jeszcze jakaś animacja. Skoro jest tutaj posąg, czy tutaj ta figurka też nie jest... do czegoś by nie służyła. Jakiś posąg może być z marmuru, ale nie musi. Czy szłoby go jakoś przewrócić? Tu ciekawa ta zagadka. Nie wiem do końca, co tu może być z tym. Dobra. Tutaj te planety. Bo czy tu coś będzie szło właśnie zrobić? Czy to jest... tylko tak pokazane. No zobaczymy, to się powinno
później jeszcze rozwikłać ta zagadka. Tym bardziej te książki tu. Na pewno coś będzie trzeba zrobić, bo to jest dość ważne tutaj. Dobra, wrócimy się. Pójdziemy do kolejnego pomieszczenia, do tej kajuty. Jeszcze tu sprawdzę, czy tu na pewno czegoś nie przeoczyłem. Korytarz. Była jakaś animacja. Nie trzeba pomóc kapitanowi. Prawdopodobnie tego statku. Ciekawe, bo tu może być dużo ważnych rzeczy. Tu co? Jakiś zegar. Znajdę klucz do zegara. Właśnie. Jakoś kowadło. Nie, ale są jakieś sznurki. Tylko jak te sznurki tutaj? Aha, pierwszy. Nie. Pierwszy, drugi. Dobra, pierwszy, drugi, trzeci w kolejności, chyba czwarty. A, tu mamy sekret, dobra. Bardzo fajnie się w tam ta gra gra. Brakuje paru wskazówek zegarowych. Czy mogę sobie tu pomóc jako części jakieś metalowe? No nie bardzo. Czyli potrzebne mi by były jakieś wskazówki. No dobra, no nic, trzeba tutaj to dalej przeszukać. Jak mam jakiś hak. Hak pirata mam. A nie, myślałem, a tam już uciekła teraz. Została mocno zniszczona, tędy nie da się przejść. Dobra, ale to przynajmniej sobie otworzyłem. Co z tym kapitanem? Dobra, czyli będę musiał mieć tutaj figurki, to już widzę. Mam figurkę ryby. I to by było na tyle. Planety też mi jednej brakuje. Tu też na pewno jakaś część zagadki. Tu musi pasować jakiś ozdobny klejnot. Tu prawdopodobnie będzie kryształ, tak? Tylko, że mi tu na razie nic nie daje, bo nie mam pozostałych figurek. No jednak zagadka jest i będzie trzeba ją prędzej czy później rozwiązać. Dobra, no na chwilę się wrócę jeszcze tutaj. Czy te planety już tu by można było przymyć wszystkie? Dobra. Butelka. To też jest tutaj na pewno coś do zrobienia z tym jeszcze. Pałeczką. Odnalazłeś przedmiot wskazówka godzinowa, czyli pałeczką musiałem, pałeczką się wsadzić do butelki. Dobra, i tu już wiem, że to by na pewno tutaj przyda się przy tej wskazówce z zegarem. Tu już chyba było wszystko w tych kojach zrobione.
tu też pamiętamy tutaj akcja z tym zaworem. Dobra, tu się da na pewno te wskazówki uruchomić za pomocą wskazówki godzinowej. Aha, i potrzebuję jeszcze jednej wskazówki. No dobra, no to będę się musiał jeszcze wrócić. Gdzie by ten hak pirata? Po co mógłby być ten hak pirata? Jedna rozgwiazda tutaj też brakuje. Muszę dobrze przypatrzeć, naprawdę tutaj muszę mieć dobry wzrok do takich gier. A gdzie ta półka była? Tu były te półki. Czy te książki tu coś pomogą? Powinno znaleźć resztę brakujących książek. No, także widzimy, bardzo dużo rzeczy tutaj jest teraz do zrobienia w tym statku, no ale nic, no trzeba działać. I ta rozgwiazda mi brakuje, to też i czyjś wskazówki. Nie trzeba chyba z mapy skorzystać, bo tu się nie wie, trzeba tak czasem wrócić. A, proszę zobaczyć, czyli trzeba się wracać do poprzednich lokacji. Zdobyłem symbol Neptuna. Tam jeszcze wcześniej, z tego co wiem, był jeden symbol na pewno. Drugi hak, widzimy. Drugi hak po włożeniu w tą figurkę daje mi oko, tylko po co jest oko? Do czego to może służyć? Tego niestety na razie nie wiem. Trzeba dalej te zagadki tutaj rozwiązywać. Coś się pojawiło. A to już było. Aha, teraz chyba są inne zestawy. Na razie odłożę. No, czyli jednak to wracanie musi być. Tak ta gra została zaprojektowana. Często trzeba powracać do lokacji. Co mi brakuje? Pistolet, luneta, piórko i bursztyn. Pistolet. No niemożliwe, żeby pistoleta nie zauważyć. Mam tutaj jakieś te nożyce. Rościnna, mam co mam, bursztyn. A gdzie jest pistolet? Gdzie jest ten pistolet?
A był, o, ciężko go było zauważyć. Dobra, i co tu dostaję? Kolejną książkę. Dobra, wiadomo, ta książka się przyda tam do tej biblioteki. Coś blokuje ster. A, już wiem, trzeba włożyć symbol Neptuna, przekręcić. I wypada mi kolejna wskazówka. Pamiętamy do tego zegara. I to wszystko. Wydawało mi się, że tam jakąś drugą część ma w łapie. No ale dobra. Powinno to wystarczyć. Powinno to wystarczyć. Czy tutaj się będzie opłacało mi schodzić jeszcze niżej? Na pokładzie. Ten podbierak, tak. Ten podbierak tutaj wiesz, do czegoś będzie służył. To jest właśnie fajne w takich grach, że trzeba główkować. I tutaj też jest ważne pamiętanie, w jakich się mniej więcej lokacjach znajdowało. Ja sobie pozwolę tutaj troszkę się cofnąć, bo może tutaj też coś zostało przeoczone. Ten pies mi jeszcze coś zostaje. No, raczej oka by nie chciał, no ale... Poskładaj mapę. Czyżby to było to? Kawałek mapy? Kilku części jednak brakuje, no to ja też dobrze wiem, ale... A, czyli te mapy, te części trzeba znaleźć i tutaj po prostu je dać. Czyli w sumie cofłem się do początku przygody. Trzy haki służą do połowy rekinów. To mnie trochę to intryguje. Jest też jakaś rozgwiazda. Czy mi idzie wziąć? Ona mi jest potrzebna. Dobra, kolejny za. Do rozwiązania. Co te oko? Komu jest oko potrzebne? To mnie trochę tutaj, można powiedzieć, najbardziej zdziwiło. Ale dobra, no trudno. Czy tutaj coś jeszcze przeoczyłem? Chyba nie, dam na mapę. Cofnę się tu. Gdzie to było? Nie w bibliotece i na... wskazówka to było tu. Tu była kolejna wskazówka. Mamy tutaj 19:10. To nie chodzi tutaj tak czasem o tą godzinę. Możesz dowolnie obracać wskazówkami. Ustaw właściwą godzinę. Pamiętamy, to tam było związane z tym morderstwem. 19:10. No i rozwiązane. To co mówiłem, trzeba czytać uważnie. To nie jest tak, że kolejne planety, dobra. Super, ta zagadka mi się naprawdę udała. Bardzo fajnie tutaj rozwiązać. Oko mam, dobra. Oko mam, brakuje mi drugiego oka. Brakuje mi ciągle tych figurek. Mam planety. Dobra, jeśli mam planety, to mogę je włożyć tutaj. I znowu mamy jakąś zagadkę.
Prawidłowe ustawienie planet odnajdziesz w bibliotece. Jeśli znajdziesz właściwe ułożenie planet, to zostanie zapisane w Twoim dzienniku. Ustaw planety we właściwych pozycjach. Niektóre planety mogą przesuwać także inne. Jak je teraz ułożyć? Nic, bo trzeba będzie tutaj. Ziemia musiałaby być mniej więcej w osi minus Y. Minus Y, a tu ta czerwona na minus X. Zobaczymy, czy tutaj tak idzie przestawić. Minus Y. Minus X. Dobra, jeszcze tutaj muszę to zobaczyć. Nie. Saturn powinien być ustawiony na plus Y. Czy myjowisz to tam na plus X? Dobra, żeby mi się to nie pomieszało. Na pewno Saturn by musiał być tu, a ta duża, czemu to ze sobą współpracuje? Kręcimy, kręcimy, nie ma na razie żadnego efektu. Dobra, na razie powrót. Według tego schematu powinno być dobrze, nie? Mars tu po lewej, Saturn po prawej, Ziemia na dole, Jowisz u góry, no. Czy ja tutaj na pewno czegoś nie przełączyłem?
Jedne poruszają inne, no ale to prawidłowe ustawienie. Co by tu nie powiedzieć, w tej konfiguracji to by się zgadzało wszystko. Jeśli one mają być w jednej linii, w jakimś tam cyklu obiegu. Musiało być, no bo nie ma innej możliwości. Według tych wytycznych w bibliotece, no sprawdźmy to jeszcze, bo trzeba to dokładnie sprawdzić. Kolejność, może ten Saturn by musiał być na tej orbicie ostatni. Jeszcze raz zobaczę to rozwiązanie. No i co? Według tego tak to powinno być. Nie ma innej możliwości po prostu. Nie ma innej możliwości. Jedynie co tam jeszcze sprawić trzeba, te wycentrowanie by było trzeba sprawdzić. No i jest. Proszę bardzo. Kolejna ukryta skrytka. Domyślam się, że do przechowania cennych pirackich przedmiotów mamy skarby. Jest kotwica. Jest jak? Co to jest? Igła i nić. Dzień piąty. Widziałem, że w śnie ducha dziewczynki. Pokazały mi się wizje palących się ludzi. To była jakaś rodzina. Sen był bardzo realistyczny. Obudziłem się i nagle rozpętała się wielka burza. Fale zbierały się na pokład i zaraz później straciliśmy panowanie nad statkiem. Proszę zobaczyć, tu mamy co? Znowu jakiś typu szereg. Kładanki, jakiś byk. Nie, koziorożec, byk, panna, waga, skorpion, strzelec, ryba. No dobra. Jest kolejna książka. Super. Super. Tylko... co? Chciałbym tutaj jeszcze coś sprawdzić, bo tę książkę oczywiście by trzeba dać tutaj do tego zestawu. Pyk. Wytyczne. Co tu trzeba zrobić? Pamiętaj, że rok astrologiczny rozpoczyna się od znaku barana. Każda książka ma swój znak zodiaku. Mamy już znaki zodiaku we właściwej kolejności. Powinno być zapisane w twoim dzienniku. Tu nie powinno być nic trudnego. Pierwszy to jest koziorożec. Drugi to jest byk. No, lubię byczka. Trzeci panna. Tutaj te symbole są troszkę inne. Czwarty waga. Dobra, waga jest.
Piąty skorpion. Później powinien być strzelec. I jest otwarcie, dobra. I mam kolejną rozjazdę, mam co? Kawałek mapy do zebrania. Dobra, rozjazda idzie tutaj. Pęka nam pomnik, mam kolejne oko do pirata. Ale mi i tak brakuje jednego... Mi i tak brakuje jednego symbolu, jak dobrze wiemy. Bo oko mam, fajnie, drugie. Mam figurkę kotwicy i nie mam tego. A gdzie to była ta figurka? To tam... Coś mi się tu przypomina, że... Korytarz główny? Była ta figurka, no było trzeba teraz to sobie sprawdzić i nie szło ją zabrać, teraz mam nić i igłę i to na pewno będzie szło wtedy wyciągnąć z tego. O, proszę bardzo. A nie, jednak nie, to mnie trochę zdziwiło. Ale czym by ją tu dostać? To mi brakuje jako jednego tego elementu do otwarcia tej uwolnienia tak naprawdę tego pirata. Czego, czego? Igła i nić, coś zeszyć ewentualnie. Ale co? Ale tam by ta ofiara była, ale tu nic się nie da zrobić już. Kurczę, teraz to się trochę zatrzymałem. Chyba to będzie trzeba tak przeszukać. To planety się udało ułożyć bardzo ładnie. Zagadka z zegarem też rozwiązana. Kurczę, miałby tu teraz się udać w ogóle, bo od tego by było trzeba zacząć. Korytarz. Kolejne zagadki rozwiązane, ale teraz to już jest trudno, trudno coś cokolwiek wymyśleć. A tu ten podbierak może. Rozprujemy go ładnie i co dostajemy? Podbierak, a pamiętamy, że podbierak trzeba wyłowić teraz tą figurkę, która była w korytarzu. Nie wiem, gdzie to znowu była ta moja piękna figurka. To była, tak? Jest podbierakiem. I chyba wszystko. Chyba wszystko, tak. No tutaj te zagadki robią się coraz bardziej skomplikowane, co mnie zresztą cieszy. Co mnie zresztą cieszy i udam się do... Bo to mi brakuje jedynie, tak? Yes. There's a key in the skull's mouth. What an amazing mechanism. No, co teraz? Wchodzimy. Oh no, Captain, can you hear me? Are you still alive? He tortured me. Ale tu cię torturował, przyjacielu. My sailors are dead. I will bring some help. It's him. To on, wybaczcie mi. Forgive me. Oj, 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 chyba mój kapitan żyje.
The ship's captain is just one more victim of the monster. He must be stopped. Since you managed to get this far against our enemy, I will help you. But first, I will show you how I died. O, robi się coraz bardziej ciekawie. Proszę zobaczyć. It was almost 50 years ago that my family and I lived on the island. It was different then. 50 lat temu zginęli. Until the day I saw him robbing one of our ships and murdering the crew. Rabia i morduje załogę. I took off to tell my parents, but he saw me and followed. He locked us in the stable, set it on fire. Stajnie podpalił go czuśnogi na własnej skórze, a tu jeden świniarz normalnie. You must be very cautious, Madam Detective. He's an evil man with a taste for blood. Czekaj, jak cię dorwie. Moje łapska. The medallion I lost will help you learn the murderer's identity. Find Znajdź my medallion. Dobra, i na tym bym dzisiaj kończył, czyli muszę znaleźć medalion, który otworzy mi kolejną drogę. Na Czarcie Wyspie. Znajdź medalion, dotrzyj do Czarcie Wyspy. Dobra, dziękuję za uwagę. No, zagadki dość ciekawe.